Hej kochani, witam się z wami w szkole, w końcu do was wróciłam. Ja za chwilkę mam lekcję, teraz przyszłam jeszcze do toalety. I co? Planuję na tym vlogu jakieś tam nagrać haul zakupowy i ogólnie taki mój dzień jakiś spędzam. Czyli to co zawsze, bo w sumie nie mam pomysłu, także możecie pisać jakieś pomysły fajne na filmy w komentarzach. Dobra kochani, a więc pokażę wam teraz taki mini haul zakupowy, bo byłam z mamą na zakupkach i kupiłyśmy parę rzeczy. Także co? Na początku kupiłam, słuchajcie, z mamuśką taką czapeczkę fajną, bo powiem wam, że wiecie, jakieś mikołajki czy coś, jakieś występy, cokolwiek. No i nie miałam, już miałam takie stare te czapki jednak, ale zawsze się przyda. Drugą rzeczą to są takie skarpety. Patrzcie, akurat kupiłam Pepco, nie wiem, one 3 dyszki kosztowały, ale widzicie, czy wy to widzicie? Przecież to są typowe skarpetki, typowo na takie zimne wieczorki, zimowe, Jezu, nie mogę się doczekać po prostu. Następną rzeczą to jest taka choinkowa, nie wiem, łopatka do makaronu, wiecie, no ja to myślę, że głównie do makaronów, albo nie wiem, do jakichś kotletów czy coś, ale bardziej właśnie do nabierania makaronów. Także fajna, taka świąteczna, super randka. Ona też była z Pepco za, nie wiem, jakąś dyszkę czy 15 zł. Następnie, słuchajcie, kupiłam takie oczka do babeczek. Fajne, świetne one są. Już je otwierałam. O, takie oczka. Lukrowe oczywiście. One były w jakieś 4 zł, coś takiego, w Action. Następnie mam taką... Jezu, jak to nazwać, słuchajcie, to jest taka wyciskarka, a rękaw taki do dekoracji z takimi super końcówkami, bo mam fazę na babeczki, będę robiła sobie babeczki, dekorowała je będę, także fajnie. No i oczywiście jak jest rękaw, no to muszą być też formy na babeczki i patrzcie, takie zarąbiste też za 5 zł. Super wypierniczki i mają takie wykałaczki, które można wbić i będzie po prostu mega świątecznie, więc na pewno będę piekła w okresie świątecznym babeczki. Następnie, słuchajcie, kupiłam w Sinseju piżamkę. Mama mi już ją wyprała oczywiście, więc to jest taka piżamka. Są takie spodenki i naprawdę to jest bardzo dobry materiał, bo taki nie jest sztywny, jest przyjemny, więc jest naprawdę świetny. Taki, jaki ja lubię. I do tego taka koszuleczka. Ja akurat lubię piżamy na krótki rękaw, bo ja nie dałabym rady spać w piżamie na długi rękaw, po prostu nie lubię. I co? I słuchajcie, ostatnią rzeczą, jaką zakupiłyśmy z moją mamą, to jest taka pościel, też Sinseja, bo ja uważam, że w ogóle Sinsej to jest świetny sklep, naprawdę. Super to jest sklep i to jest taka pościel w reniferki. O, możecie sobie zobaczyć tutaj, o, reniferki. Świetna. I ta pościel, słuchajcie, nie wiem za ile była, podejrzewam, że około 5 dyszek. No, tak myślę. Także superancko. I co, kochani, ja lecę się ogarnąć, muszę w końcu ogarnąć tutaj twarz, makijaż zmyć i tak dalej. I co? I to tyle. Widzimy się jutro. Do zobaczonka. Dobra, a więc ja wróciłam do domu. Mam jakieś 40 minut do korepetycji z matematyki, bo jutro mam sprawdzian i powiem szczerze wam, że nie wiem, jak go napiszę. Nie wiem, bo no nie lubię matematyki, nie jest to przedmiot, w którym się spełniam i no totalnie to nie jest coś dla mnie, ale wiadomo, trzeba się uczyć. Więc jadę na korepetycję. No i co? I chwilkę temu mogliście zobaczyć haul taki mini zakupowy. Kupiłam sobie właśnie kilka takich fajnych, świątecznych rzeczy. Tutaj możecie zobaczyć, że świeczuszki się u mnie już palą. Już powoli czuję taki vibe zimowy, świąteczny, także super. Poprawiam się oczywiście, bo po szkole
Wiadomo, jak makijaż wygląda. I co? I to w sumie tyle. Później co? Wracam z korków. Idę sobie robić jedzonko do szkoły. I do spania. Słuchajcie, kochani, dostałam od mojego chłopaka ten taki piękny pokrowiec Gesa. Powiem wam, że chciałam go już tak kilku miesięcy w sumie. Tak go sobie wymarzyłam, że tak powiem. I słuchajcie, dostałam. Jest super piękny. Dobra, kochani, ogólnie ja niedługo będę jechała do szkoły, bo przyjechałam z moją mamą. I generalnie, słuchajcie, mama moja wczoraj kupiła takie kubusie. Wiem, że to nic specjalnego, ale ja kubusie ogólnie uwielbiam. I to jest smak malina i dzika róża. Tego jeszcze nie piłam. Jestem ciekawa, bo w ogóle malina to jest mój ulubiony owoc. I co? Muszę zrobić testing. No, to jest totalnie ten smak. Bardziej jest wyczuwana róża, ale malina też jest super. Czuć ją tutaj też, ale róża jest bardziej wyczuwalna. Zarąbista. Tylko powiem wam, że sprawdzałam skład i ma sporo cukru. Ale raz na jakiś czas można. Także polecanko. Dobra, kochani, ogólnie ja jestem już w domku. Dzisiaj miałam lekkie opóźnienie i dopiero byłam o 16:30 w domu. Ale to nic i słuchajcie, odebrałam paczkę. Paczkę z Temu. Myślałam, że będzie to coś innego, ale jest to paczucha z Temu. Taka mała, o. Ale słuchajcie, są to ogólnie produkty do makijażu. I ja już oczywiście musiałam otworzyć, zobaczyć, ale teraz wam pokażę, co ciekawego zamówiłam. Zacznijmy może od puszków, których akurat nie otwierałam. Ale powiem wam, że mam puszki z Shaina, fioletowe. I w takich czarnych mi brakowało, więc o, takie zwykłe czarne. Zobaczymy. To z... Z Shaina trochę są inne, no ale wiadomo, nie? Także zobaczymy, jak będą mi się sprawdzać. Następną rzeczą, słuchajcie, to jest... I nie, to nie jest ten fat oil z NYXa, tylko to jest, słuchajcie, też fat oil, ale z jakiś Jolly Joyo. I słuchajcie, on wygląda identycznie jak z NYXa. Dlatego też go zamówiłam, żeby zobaczyć... Wiecie, jakąś tam różnicę. Patrzcie, jaki ma aplikator. I w ogóle jaki piękny kolor. Czekajcie. No, no, to jest tak. To jest totalnie to, co ja myślałam, że to będzie. Także super kolorek. Uwielbiam ogólnie brązy. Nie lubię różów. Chyba, że takie bardzo przygaszone, takie... Zresztą mam taki błyszczyk, też zamówiłam z Temu, więc wam go pokażę zaraz. Takie kolory właśnie lubię. Słuchajcie, następnymi rzeczami to jest taka konturówka i taka pomadka. Konturówka, słuchajcie, taki odcień, totalnie mój odcień, taki brązowy. Totalnie. No i co? Taka pomadeczka wysuwana. Ja mam podobną z Shaina, ale ona jest ciemniejsza i no... No jednak wiecie. Jednak tak, takie aż bardzo, bardzo ciemne jak ta z Shaina, to mi nie pasuje, ale taka superancka. Następnie, słuchajcie, mam taki mini, myślałam szczerze, że będzie większy, ale mini bronzer do twarzy na mokro w kremie. Oczywiście przetestuję
Totalnie mój kolor. Tak, Jezus, tak. Powiem wam, że miałam też Shayna z She Glam. Ten o. Ale on mi się już skończył. I był jednym z moich ulubionych. A tego nie wiem. Muszę dopiero przetestować. Zobaczymy. Zobaczymy też jak formuła. No, formuła super. Tylko jestem ciekawa, jak czy będzie się utrzymywał, ta, nie? Na twarzy. No, także ostatnią rzeczą to jest taki błyszczyk, który wygląda, słuchajcie, identycznie jak z Diora i ja na niego czekałam najbardziej. No spójrzcie na ten wygląd, no po prostu sam siebie przypomina Diora. Ładny kolorek, właśnie o takim mówiłam, on trochę wygląda jak czerwień, ale to jest taki róż ciemniejszy i patrzcie to. Totalnie taki sam aplikator. Sprawdźmy kolorek. No, słuchajcie, taki delikatny, fajny. O! On pachnie jak błyszczyk z Diora. On pachnie jak błyszczyk z Diora. Mhm. Taką miętą. No i to jest taki juicy kolor. Totalnie. Totalnie mój kolor. W kamerze trochę inaczej wygląda. Ale tak, to jest mój kolor. Także słuchajcie. Ja oczywiście powiem wam, jak mi się to wszystko sprawdziło. Bo to wiecie, to są tylko swatche, to tylko na chwilę. Więc powiem wam, jak mi się to wszystko sprawdziło, ale co? Słuchajcie, taki 5 rzeczy tam wyszły, 4 dyszki, 45 chyba jakoś za to wszystko, więc no, więc fajnie. Jestem w sumie też bardzo ciekawa tej konturówki, tej pomadki i tego bronzera. Ale co? Zobaczymy. A ja, słuchajcie, kochani, z tego miejsca się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Trochę dłuższy jest vlog niż zazwyczaj i w końcu do was wróciłam, bo miałam taką ponad dwutygodniową przerwę. I co? Dawajcie mi oczywiście pomysły w komentarzach na dole, zostawiajcie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję bardzo, cześć!